Moim dzisiejszym gościem jest Leon Myszkowski i tutaj zazwyczaj w artykułach pada syn Justyny Staczkowskiej. Ja nie chcę od tego zaczynać. Dokładnie. Chcę zacząć od tego, jak myśmy się w ogóle poznali. Mieliśmy okazję iść, pamiętasz to, tak, w jednym pokazie mody. W 2015 roku? Tak, szliśmy w jednym pokazie mody i z tego, co ja pamiętam, jeśli chodzi o mnie, nie zdecydowałem się być modelem, to był pierwszy i ostatni raz, ale chyba w twojej sytuacji było podobnie. Tak, no dobra, ale zdecydowałeś się być DJ-em. Tak? Znaczy, i producentem. No tak, jakby zdecydowałem, tak po prostu wyszło. A nie zdecydowałeś? Znaczy, zdecydowałem, ale to nie było tak, że ja w pewnym momencie w swoim życiu usiadłem i uznałem, a zostanę se DJ-em. Ja po prostu przez jakąś tam drogę swoją przechodziłem, miałem przez jakiś czas tam przygodę z gotowaniem i w pewnym momencie po prostu jakoś to się tak wydarzyło. No ja zawsze się interesowałem muzyką, jakby dziwny Bóg, gdybym się nie interesował. A nie jest to takie pragmatyczne podejście, że skoro mama działa w showbizie i zajmuje się muzą, to może warto w to iść? Wiesz, każdy się jakby rodzi, załóżmy, w jakiejś rodzinie. Mhm. Załóżmy, nie wiem, rodzice są tak jak w moim wypadku w showbiznesie, tak? Mhm. No tak. No to znasz to od dziecka, jakby przyzwyczajony jesteś w jakiś sposób do tego. Więc może tak jest łatwiej, nie wiem, nie jestem w stanie wytłumaczyć, natomiast ja bym samej DJ-ki nie przyrównywał do show biznesu, bo to nie ma nic wspólnego. No jasne, ale jednak z mamą gdzieś tam współpracujesz, tworzycie wspólne występy, kawałki. Tak, no bo to też by było nielogiczne, że tak powiem, nie zrobić czegoś wspólnie, jak ja produkuję muzykę. Znaczy ja w duecie produkuję muzykę, tak? Mama zmierza w inną stronę muzyczną teraz, właśnie w taką bardziej nowoczesną, bym powiedział, radiową może. Więc tu się spotkali, nasze drogi się po prostu o tak przecięły. No super, i to jest fajne, że macie możliwość współpracować i też pewnie od mamy się dużo nauczyłeś w tej kwestii, też chociażby na temat funkcjonowania samego show biznesu. Wiesz co, na pewno pewnego podejścia do pracy się nauczyłem, takiego, że jak coś trzeba zrobić, to trzeba to zrobić. Jakby takiej troszeczkę może zasadowości w tym wszystkim. No i na pewno tego, że wszystkie rzeczy, tych nawet najmniejszych niedopatrzenia, potem się mszczą, więc lepiej czasem wysiedzieć tą godzinę dłużej, niż uznać, a mamy to, koniec. Ja najbardziej lubię grać, po prostu. To jest dla mnie najbardziej jakby satysfakcjonująca część. Ja poza tym zajmuję się jeszcze różnymi innymi rzeczami, tylko nie są to rzeczy medialne po prostu. Ja na przykład zajmuję się sprzedażą shishy w lokalach również. Oraz tam czasem bukowaniem innych ludzi w różnych miejscach, no. Bo co, bo nie da się samej DJ-ki wyżyć? Czy to jest twoje hobby? Nie, po prostu ja lubię mieć dużo pieniędzy. To zawsze brzmi bardzo prosto i, że tak powiem, wręcz trywialnie, natomiast no, co poradzić. Jeżeli chcesz żyć w Polsce na godnym poziomie, no to ciężko, znaczy, wiesz, jak jesteś DJ-em klasy takiej naprawdę wysokiej, nie wiem, przykładowo, tak, rzućmy, no Gromi na przykład. No to na przykład Gromi myślę, że może pozwolić sobie na wyżycie, chociaż ja nie wiem, jakie on ma koszty życia, to też ciężko jest tak powiedzieć, tak? Jak dochodzisz do pewnego etapu i go przekraczasz, to zarabiasz już bardzo dobre pieniądze. I rozumiem, wtedy na pewno możesz w jakiś sposób żyć z samego zawodu DJ-a. No, w moim wypadku jeszcze nie jest to ten poziom, więc mam jeszcze różne inne gałęzie działalności, po prostu po to, żeby, że tak powiem, utrzymywać się cały czas z głową ponad wodą. Ale gdybyś miał wybrać tą jedną gałąź, która w przyszłości dałaby ci zarówno pieniądze, które pozwalają ci żyć w taki sposób, jaki chcesz, a jednocześnie się realizować, to byłaby tym muzyka? Tak. To w takim razie, wracając do tego rynku polskiego i generalnie naszej sceny muzycznej, nie tylko tej związanej z DJ-ką, czy to z produkcją, są takie nazwiska, z którymi chciałbyś podjąć współpracę? Oczywiście. Na pewno podejmujemy współpracę z kimś, o Jezu, to będzie jeszcze pokolenie przed moją mamą. Okej. Ale pokolenie to dobre słowo tutaj. Okej. Natomiast, wiesz co, no my cały czas jakby kombinujemy, próbujemy to jakoś rozwinąć. Idzie powoli coraz lepiej, konsekwentnie, wiesz, tak pcha się ten wózeczek do przodu i to sobie tam powoli będzie jechało. Natomiast z rocznika mamy, wydaje mi się, że poza mamą już niespecjalnie mamy co. Chwilkę wcześniej położyłeś nacisk na słowo pokolenia. Czy to będzie ta współpraca, o której myślę? Zależy, o czym myślisz. No o tym, że na przykład, że każde pokolenie ma własny czas. Dokładnie, ale nie ten utwór. Okej. Okay. Ale współpraca z Kombi? Znaczy dokładnie z Grzegorzem Skawińskim. Okej. Okay. My jako Mike and Laurent zrobiliśmy na nowo całość podkładu. Będzie, bierze w tym udział Kuba Szmajchowski i Grzegorz Skawiński. Okej, okay. A powiesz, jaki to jest tytuł?
nasze randewu. A powiedz mi, fajne to jest mieć mamę, która jest jedną z najbardziej popularnych osób w Polsce? Nie znam innej perspektywy, nie umiem określić. A pamiętasz taki moment ze swojego życia, kiedy uświadomiłeś sobie, że kurczę, to moja rodzina jest chyba dosyć nietypowa, bo to nie każda mama jest taka popularna. Wiesz co, jakoś jak w podstawówce chyba byłem, to skumałem mniej więcej, że o co jest pięć, jakby, że coś jest inaczej niż u wszystkich. Co było inaczej? Patrzę, włączam telewizję i tam myślę, a to wszyscy ludzie tak pracują, że ich tak widać w telewizji, no i potem zacząłem kumać, że to przecież tak to działa. Zazdrościłeś czasami takiej zwykłej normalności komuś? Nie, nigdy nie zazdrościłem w sumie prawie niczego nikomu. Tak się wychowałem, tak się urodziłem, nic na to nie poradzę. Zastanawiam się na przykład, czy miałeś takie momenty, nie wiem, że mama wyjeżdżała w trasę koncertową i ty wiedziałeś, albo widziałeś mamę wychodzącą z domu, albo mamy nie było przez jakiś czas domu w dłuższy, kiedy ją potrzebowałeś jakoś dziecko. Kojarzysz to gdzieś tam w kwestii takich raczej trudniejszych, smutniejszych momentów? Wiesz co, były takie momenty, ja pamiętam jako dziecko, jak mama właśnie wyjeżdżała, to ja zawsze, no nie chciałem, żeby ona wyjeżdżała tam, nie chciałem jej puścić, coś tam, czy tam stałem przy oknie, jak ona wyjeżdżała, ale po jakimś czasie to mijało, zawsze w domu miałem co robić. Okej. Okay. Zostawałeś z tatą wtedy? Nie no, ojciec też był w pracy. Okay. Była albo babcia, albo była nasza pani gosposia. Ja zawsze lubiłem składać klocki Lego, więc można było mnie zamknąć w pokoju na 5 godzin i jakbyś nie miał dziecka, nie? Nie, no wiadomo, zawsze w okresie dorastania ma się jakby trudniejszy kontakt z rodzicami. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zresztą widzę to nawet po swoim rodzeństwie, że po prostu buntujesz się z nie wiadomo w sumie jakiego powodu, po co, nie ma to żadnego sensu, jak się popatrzy na to, jak jesteś starszym. Oburzasz się na rzeczy, na które bez sensu się oburzać. Jakby walczysz z wiatrakiem, no. Mówisz często o tym i też jakby jest dużo informacji na ten temat, że twoja mama ma bardzo dobry kontakt z twoją dziewczyną, tak? Narzeczoną? No ta, dziewczyną, okay. tak, jak najbardziej. Jeszcze nie narzeczoną? Jeszcze nie. Okay. Natomiast tak, no mają dobry kontakt, mają o czym pogadać. Ja raczej nie jestem specjalnie dobrym partnerem do damskich rozmów. Wiesz, w Polsce jest taki utarty stereotyp, że teściowa nie lubi narzeczonej, czy tam coś. Że to jest bardziej, już chyba teraz to jest taki bardziej żart. Nie wiem, czy jeszcze ktoś naprawdę ma tak duże problemy z tym. Natomiast, no cieszę się, wiadomo, bo to zawsze, wiesz, dobrze, Ksenia jest zawsze u nas na święta. Jeździmy na wspólne wakacje raz na jakiś czas. Więc to, no cieszę się, poza tym też ma dobry kontakt z moim rodzeństwem, z moim bratem, z moją młodszą siostrą. Czy Ksenia, jak cię poznała, to wiedziała, kto jest twoją mamą? Nie miała bladego pojęcia. Jak to było, jak się dowiedziała? Nie było jakiejś reakcji z jej strony takiej, wiesz, że tam coś, nie, nie było. Ona, wiesz, ona jest z Białorusi, ona nie wiedziała w ogóle, kto to jest, tak? Więc dla niej to nie było nic jakiegoś turbo wow. Ten moment, kiedy panie się poznały po raz pierwszy? Wiesz co, to mi się wydaje, że ja no to jest generalnie byłem bardziej zesrany niż ona. No bo to jest generalnie stresująca sytuacja. Tutaj nie chodzi o to, czy ktoś jest osobą publiczną, tylko no jednak przedstawianie swojej drugiej połówki. To jest ogólnie zawsze trudne. Znaczy trudne. Wiesz, ja się nie bałem o to, że nie wiem, zostanie zaakceptowana czy coś, ale... O taką niezręczność, nie? Pewnie. No to jest zawsze taki stres trochę, no. Ksenia przyjechała do nas do domu. Siedzieliśmy, rozmawialiśmy, no mama poznała Ksenię, moja siostra wtedy ją też poznała. Też akurat było u nas kuzynostwo i też akurat oni ją poznali. Ojciec poznał ją później. Okej. Okay. I wyszliście potem z domu i co Ksenia powiedziała? Pierwsze jej słowa. Pamiętasz? Że wiesz co, jakie były jej pierwsze słowa po wyjściu od nas z domu? Znaczy, na pewno odczuła ulgę, bo to spotkanie też ją, na pewno też ją bardzo stresowało. Mówię, wszyscy byliśmy totalnie jakby, wiesz, ja nie wiedziałem jak się zachować, ona trochę też nie, ona dla wszystkich prezenty przywiozła. Okay. No było to stresujące. Czy były takie sytuacje, jak byłeś młodszy, gdzie popularność twojej mamy też zaczęła wpływać jakoś na twoje życie? No trochę tak, natomiast jakby na to mama również nie miała wpływu, na to wpływ miały media. No jasne. Więc to była jakby ich działanie, nie nasze zamierzone. Mi się wydaje, że ja też po prostu byłem trochę za mały na coś takiego. Bo jednak wiesz, masz 14 lat, umówmy się, z reguły masz w głowie no siano trochę. Jesteś taki, wiesz, no dopiero szukasz siebie, jakby jesteś gimnazjalistą po prostu. Natomiast wiesz, no poszedłem w to, na pewno mówię, to na pewno dużo mi dało na początku. Dalej zresztą daje w jakiś sposób. W gruncie rzeczy tyle. Mówisz, że byłeś za młody, to jakie negatywne konsekwencje tego dostrzegłeś? Wiesz co, koło wieku właśnie, nie wiem, 18, tam 20 lat, zaczynasz patrzeć na świat i mówisz, no nie jest czarno, biało i różowo, tylko jest biało, turbo, szaro i dopiero czarno.
że jest bardzo jakby wiele różnych możliwości, nie wszyscy są tacy fajni, nie wszyscy tacy dobrzy, nie wszyscy ludzie cię lubią, bo cię lubią. No trzeba było po prostu swojego, jakby kawałek swojego chleba zjeść i dopiero jakby zrozumieć to wszystko na nowo. A przypominasz sobie jakąś taką sytuację, kiedy wykorzystałeś popularność twojej mamy? Nie wiem, załatwiłeś autograf nauczycielce. I a, to tam... jasne. To jakie masz historie? Wiesz co, wiele razy, no. Często to było tak, że na przykład ktoś mnie o coś prosił, po prostu, na przykład, nie wiem, czy to był jakiś znajomy ze szkoły, czy tam, nie wiem, że jego mama poprosiła. Zawsze, wiesz, nie był dla mnie no żaden problem, po prostu jadąc do domu mówię, mama, podpisz dla, nie wiem, pani Kasi z ucałowaniami na święta. Mama, dobrze, podpisuję, daje mi, ja zanoszę. Pomyśl o jakiejś takiej jednej sytuacji, kiedy, nie wiem, udało ci się coś, że tak powiem, załatwić na mamę. Jakaś taka śmieszna sytuacja. Na pewno była. No policję ugadałem kilka razy. W różnych okolicznościach zostaliśmy z moim kolegą zatrzymani przez stróżów prawa. Stróże prawa musieli nas wylegitymować. W aucie my byliśmy u nich. Pada zawsze takie pytanie o nazwisko panieńskie matki. No ja mówię, że Steczkowska i nagle dwie głowy. Wiesz, na tylne siedzenie, nie? Ja się patrzę, oni, ale ta? Ja mówię, no tak, no wiesz, i tak by sobie to wrzucili na bęben i by sobie to sprawdzili, jakbym ich oszukał. Więc wiesz, to było bezcelowe. Oni, aha. A generalnie to była taka sytuacja, że powinniśmy dostać mandat. Ostatecznie dostaliśmy ten mandat mniejszy, bo dostaliśmy tam 50 zł takiego mandatu pouczenia może. Oni ogólnie na samym początku już byli dla nas bardzo mili, bardziej oni z nas bekę cisnęli niż, rozumiesz, niż jakby na poważnie nas zatrzymywali. Jasne, ale ta sytuacja z mamą pomogła gdzieś tam, nie? Wiesz, to takie nietypowe chyba, co? No tak, ale najzabawniejsza była ich reakcja. No tak. No bo to nie jest, nie na co dzień legitymujesz, wiesz, Sylwestra Steczkowskiej. No nie, nie na co dzień, natomiast to była tak, to jedna z takich sytuacji. Ciężko powiedzieć, czy ona pomogła, czy nie, ale może. Ale potem była tak. Zabawna. Masz takie nietypowe stanowisko w polskim, można powiedzieć, showbiznesie, mianowicie stanowisko w grupie dwóch osób, czyli jest to grupa synów gwiazd z podobnego, gdzieś tak powiem, sektora, jakby ty i Alan Krupa. Jesteście często albo do siebie porównywani, albo zestawiani ze sobą. Dużo się publikuje też na temat obserwacji jakby tego, czy ty czasem nie powiesz czegoś na jego mamę, albo czy on nie powie czegoś na twoją mamę. Czy wy macie jakąś relację prywatną? No mamy, my się znamy, jakby żaden, żeby to wyjaśnić, my w żaden sposób nie konkurujemy, przynajmniej z mojej strony, nie konkurujemy między sobą. No. Znamy się prywatnie, nawet się lubimy, bym powiedział, nawet pracowaliśmy razem przy jednym evencie, więc nie rozumiem, dlaczego jesteśmy stawiani jako jakaś konkurencja dla samych siebie, bo po pierwsze jesteśmy do siebie w żadnym aspekcie niepodobni. Nie wiem, jak można, nie wiem, w jaki sposób nas pomylić na przykład. To trzeba mieć problem ze wzrokiem chyba duży. A była taka sytuacja? Dokumentowano, że jesteś kiedyś do siebie podobny? Ktoś, było zdjęcie moje z matką i ktoś napisał, co robi Steczkowska z synem Górniak. I miałem takie jakby, gościu, okulary chyba pora, bo to już nie ten. No jesteśmy totalnie niepodobni do siebie w żadnym aspekcie. My się poznaliśmy bardzo, bardzo dawno temu w ogóle. Na urodzinach influencerki pewnej, na których ja grałem, a Alan był gościem. Po prostu. I się przyjaźnicie? Kolegujemy się, no. Ale wkurza cię to zestawianie? Znaczy, wiesz co, uważam to za totalnie bezcelowe. Jakby każdego można z każdym zestawić. Tak, no tu faktycznie jest jakaś mała korelacja, tak, że Alan syn Edyty, ja syn Justyny i tak dalej. Natomiast tak, Alan jest ode mnie młodszy o 4 lata. Robimy absolutnie inną muzykę. Faktem jest, no jeszcze połączył nas Sylwester, bo wystąpiliśmy na nim razem. Natomiast, no, wydaje mi się, że nie wiem, czy da się od tego w ogóle uciec, no bo będą porównywać właśnie, który z nas na przykład, nie wiem, coś ciekawszego. No tak, bo ten temat, że tak powiem, jest gdzieś tam chodliwy w mediach, dlatego że tak samo jak ty jesteś zestawiany z Alanem, tak samo twoja mama jest zestawiana z Edytą i mówi się o konflikcie cichym, który jest między tobą, między twoją mamą a Edytą Górniak. Szczerze mówiąc, nic mi o tym nie wiadomo, natomiast no na Sylwestrze nie było żadnych konfliktów. Nie było żadnej spiny. Nie, my się normalnie witaliśmy i tak dalej. Wszystko było bardzo miło. I co, jaki kolejny krok? Eurowizja, idąc w kierunku... To dopiero za rok i to preselekcje. Ale myślisz o tym, tak? No, wiesz co, no zawsze się o tym myśli. To no są... Mama była. Była. Dużo osób i było. Może nawet Jarzębina była, pamiętam. No tak. Czekaj, to było koko Eurospoko, tak, nie? Tak. O Boże, pewnie oglądałem w telewizji. No dobra, czyli ty też coś przygotowujesz, tak? Znaczy, ale już nie zdążysz w tym roku? Nie, w tym roku już jest po preselekcji. A dostałeś propozycję? Wiesz co, dostaliśmy propozycję, to nie, natomiast dostaliśmy pomysł, został rzucony.
żebyśmy zrobili utwór na preselekcję, ale za mało czasu na to było. Okay. To było niewykonalne w takim okresie czasu, bo tak jak gadaliśmy, robienie rzeczy na rympał nie zawsze dobrze się kończy. Dokładnie. Szczególnie jak rozmawiamy o czymś takim jak Eurowizja. Bo tu wiesz, jakby przygotowanie wszystkiego dobrze trwa. Nie da się szybko, tanio i dobrze. A jest szansa, że pojedziesz na Eurowizję z mamą? Nie, raczej nie. Okay. Raczej nie, to raczej będzie osoba młoda. No. Trzymam kciuki, życzę ci powodzenia we wszystkim, co robisz. I w muzyce, i w handlu szyszami, i w bookingach. I w handlu szyszami. I przede wszystkim, strasznie, przede wszystkim miłości. I żebyś był po prostu bardzo szczęśliwy. A dziękuję bardzo. Super, dzięki.